Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu tygodniowym od 28 marca do 3 kwietnia bieżącego 2022 roku. Karty mam już potasowane, teraz je przełożę i kochani patrzymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was przygotował. Poniedziałek, 4 kielichy, wtorek, 5 mieczy, środa, diabeł, czwartek, 6 kielichów, piątek, 7 buław, sobota, 10 buław i niedziela, paś denarów. W tle czytania mamy asa buław. Fajny tydzień, kochani. Będziecie mieć motywację do działania. Głowę pełną pomysłów. Tylko uważajcie, komu ufacie. Wtorek, środa, zwłaszcza koziorożec, ewentualnie jakieś nerwowe momenty, jakieś chwile, jakieś zamieszanie, jakaś może być awantura, jakaś sprzeczka, czy to w pracy, czy w domu, żeby ktoś Was nie oszukał, żeby Was ktoś nie okłamał, nie naciągnął, nie wykorzystał. Broń Boże, że nie podpisujecie w tych dniach żadnych umów, nie uzgadniajcie niczego, bo może się to skończyć, no nieciekawie, będzie powód do stresu, ewentualnie uwikłacie się w jakąś tutaj, no, ciężką sytuację, ale po kolei. As buław mówi o tym, że coś nowego się rozpoczyna. Te skorpiony, które szukają pracy, mają szansę tą pracę znaleźć, ale wydaje mi się, że dopiero od przyszłego tygodnia. Może jakaś oferta pojawić się może w niedzielę, ktoś zadzwoni, ktoś napisze, ktoś odpowie na Wasze wysłane wcześniej CV. Natomiast w tym tygodniu no raczej będzie ciężko. Te osoby, które myślą o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej, też niech się na razie prześpią z tematem. Ogólnie ten tydzień będzie taki przeplatany, ale nie jest wskazane, żeby coś robić na siłę, coś wymuszać na sobie. Jeżeli czegoś nie jesteście pewni, potrzebujecie czasu, żeby coś przemyśleć, zastanowić się, dajcie sobie ten czas. As buław to jest też zafascynowanie się czymś. Coś Wam się spodoba, coś będziecie chcieli robić. Obyście tylko po prostu za bardzo nie zapalili się w zapędach. Czyli nie działać pod wpływem impulsu, pod wpływem chwili. Niektóre skorpiony mogą być zbyt impulsywne w tym tygodniu, zbyt nerwowe i łatwo mogą się wkręcać właśnie w jakieś sprzeczki, w jakieś ostre wymiany zdań, mogą być prowokowane, więc tutaj no, musicie troszeczkę panować nad sobą. Ale ogólnie jest to karta pozytywna, wiele się będzie działo, musicie po prostu ufać sobie, mieć, że tak powiem, nerwy na wodzy, opanowane emocje, a wszystko dobrze się ułoży. W poniedziałek 4 kielichy. I teraz tak. Może być tak, że po prostu jest taki dzień, że Wam się nic nie chce. Nie wiem, czy jakoś jesteście rozbici emocjonalnie, czy wracają jakieś sprawy z przeszłości, albo macie tyle swoich spraw, że ciężko Wam się skoncentrować na kolegach, koleżankach w pracy, na znajomych, na rodzinie. No jesteście po prostu jakoś przemęczeni, nie macie nastroju. Być może czekacie na coś już za długo i chcecie odpuścić, chcecie zrezygnować. Nie chodziłabym w tym dniu po urzędach, nie załatwiała jakichś poważnych spraw, bo albo będziecie długo czekać, albo po prostu przegapicie coś. Możecie, nie wiem, zgubić jakiś dokument, nie zabrać czegoś z domu, trzeba będzie dwa razy jeździć, tracić czas i będzie takie podirytowanie Wam towarzyszyło, więc tutaj, jeżeli nie musicie, nigdzie nie załatwiajcie żadnych spraw, tylko praca, dom i takie niezbędne działanie powierzone na ten poniedziałek, tak? Ktoś być może też stara się o uwagę skorpiona. Nie wiem, czy tu chodzi o uczucia, czy chodzi o przyjaźń, o to, żeby po prostu, żebyście kogoś zauważyli, żebyście kogoś docenili. A może to są Wasze własne dzieci, które ostatnio być może jakoś poprzez pracę, poprzez jakiś stresujący tryb życia też troszeczkę zaniedbujecie i trzeba być może pójść, porozmawiać, zapytać, co tam w szkole, jak z lekcjami i pobyć trochę z tymi dzieciakami, bo one też być może potrzebują Waszego towarzystwa. Unikać
takich chwil, gdzie Skorpion zacznie zastanawiać się nad jakimiś problemami z przeszłości, będzie wracać do wspomnień, które nic już nie wnoszą dobrego do obecnej sytuacji. Odetnijcie się od tego. No i być może jest tak, że z kimś tam się pokłóciliście, ewentualnie Skorpiona ktoś obraził bądź nieładnie potraktował, więc tutaj Skorpion czeka, aż ktoś pierwszy wyciągnie rękę do zgody. Być może ten ktoś już wyciąga tą rękę do zgody, ale Skorpion jest obrażony, jest obruszony i na razie no może chce przetrzymać tą osobę, może na razie nie chce, że tak powiem, naprawiać tych relacji, może jest na razie dobrze tak jak jest, komuś chce dać pstryczka w nos, kogoś czegoś nauczyć. A może po prostu ta osoba, która ma Was przeprosić, za mało się stara, no i pozwalacie jej się bardziej wykazać. W relacjach mogą być jakieś ciche dni, poczucie takiej nudy i rutyny. I teraz nie wiem, czy Skorpion siedzi sam w domu, bo mąż, żona gdzieś pracuje, czy ewentualnie no, jakoś się oddaliliście od siebie emocjonalnie. Ewentualnie jest jakaś nierozliczona kość niezgody z przeszłości i to ciągle wraca w towarzystwie jakichś kłótni i sprzeczek i po prostu powoduje, że sytuacja między Wami jest napięta i nieciekawa. Wtorek, piątka mieczy. I tutaj no, coś uda Wam się osiągnąć, ale naprawdę wielkim wysiłkiem. Będziecie musieli sobie to wydrzeć, wykrzyczeć. Ewentualnie zdrowy egoizm, idę po trupach do celu i nie liczę się z konsekwencjami, mam w nosie co kto mówi, co kto myśli, co sobie o mnie pisze, jak się o mnie wypowiada, ja po prostu robię swoje i nie liczę się z jego zdaniem. Nerwowy dzień, bardzo nerwowy, więc tutaj możecie być prowokowani do różnych właśnie dziwnych sytuacji. Jeżeli jakieś sprawy urzędowe, czy nawet w pracy, no trzeba będzie gdzieś tam kogoś przekrzyczeć, bądź ostrzej zareagować, też nie pozwalajcie się wkręcać w takie chryje jakieś, bo być może ktoś ma zły humor i naprawdę nie poruszajcie jakichś ważnych tematów, jeżeli widzicie, że ktoś też jest nieobecny gdzieś duchem, no ma jakieś swoje problemy, jest skoncentrowany na czymś innym, nie skupi się na Was, nie wysłucha Was dobrze i wtedy nie załatwi dobrze Waszej sprawy, więc tutaj sobie w ogóle odpuśćcie do czwartku najlepiej załatwianie jakichkolwiek poważnych spraw. Może być jakieś zamieszanie, no może być jakaś nerwowa atmosfera, uważajcie też na manipulacje i kłamstwa, więc przepraszam, absolutnie w tych dniach nie podejmujemy żadnych, nie podpisujemy żadnych umów, żadnych papierów, żadnych dokumentów. Nie podejmujemy się żadnej pracy na przysłowiową obietnicę, tak? Sprawdzajcie wszystko, co macie podpisać, a najlepiej, jeżeli możecie, przełóżcie to albo poradźcie się osoby kompetentnej, która Wam wszystko wyjaśni, wytłumaczy, żeby nie było jakichś kruczków drobnym drukiem napisane, gdzie podpiszecie coś, zobowiążecie się i później sobie zrobicie taką kulę u nogi, jakiś problem, który ciężko będzie odkręcić. I to można powiedzieć, ten wtorek i środa będą takimi nerwowymi dniami. Nie wiem, czy czegoś się boicie, czy jest jakaś napięta atmosfera w domu, czy w pracy jest bardzo nerwowa atmosfera i boicie się, czy nie będzie zwolnień, czy nie będzie cięć. Lepiej schodzić z drogi takim osobom, no i nie dać się też wziąć na jakieś sznurki, żeby ktoś Wami sterował, manipulował, wykorzystywał Wasz cenny czas też, tak? Albo narzucał Wam coś, gdzie Wy musicie po godzinie siedzieć w domu, działać pod chwilą presji, no też wszelki jakiś mobbing, stres i nieładne zachowanie w pracy też powinno być zweryfikowane. Uciekajcie, jeżeli możecie, zawsze nową pracę znajdziecie. Nie dajcie, żeby ktoś po prostu Wami pomiatał, Was wykorzystywał, tak, do swoich celów. Ja może dopowiem te karty, o co tu bardziej chodzi. Przede wszystkim umowy. Bądźcie bardzo ostrożni. Druga sprawa, byk i ryba. Uważajcie na te osoby. Natomiast tutaj jakaś ukochana osoba może Was okłamać albo nieładnie potraktować. Ewentualnie zaufacie tej osobie, której nie powinniście zaufać, bądź nie spodziewacie czegoś po tej osobie, tak? Bo Król Kielichów to jest osoba, która czuje się pewnie, bezpiecznie, ufa ludziom, jest spokojna, a tutaj być może ktoś będzie próbował właśnie no, wyprowadzić Was z równowagi. Może jakaś wiadomość, może jakieś spotkanie, ewentualnie zamieszanie gdzieś u lekarza. No może być jakaś prowokacja, ktoś tam będzie się wykłócał, albo pani tu nie stała w tej kolejce, albo ja mam taki numerek, a tu taki, więc tutaj nie dajcie się sprowokować, tak? I naprawdę, jeżeli możecie odłożyć wizytę, przełożyć, to ją przełóżcie. W środę mamy tego diabła i kartę papieża. Zobaczcie, jakie zupełnie no, światło z ciemnością, tak? Dobro ze złem, można powiedzieć, się skonfrontowało.
Opanujcie emocje, bądźcie spokojni, bądźcie cierpliwi. Pamiętajcie, że ktoś może Wam pomóc. Ktoś starszy, ktoś bardzo mądry, ktoś, kto ma wiedzę, kto ma umiejętności, kto Wam pomoże. Następna sprawa. Jeżeli przystępujecie w tym dniu do egzaminów, nie denerwujcie się, nie stresujcie się, poradzicie sobie, wszystko będzie dobrze. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o jakieś formy uzależnienia, być może w Waszym otoczeniu, w rodzinie, wśród bliskich, tutaj no, wskazana jest terapia i wydaje mi się, że ktoś na tą terapię się zapisze. Jakaś ugoda z koziorożcem bądź z bykiem, podpisanie jakichś dokumentów. Jeżeli jesteście małżeństwem, może być jakaś stresująca sytuacja tutaj dotycząca dzieci. Nie wiem, o co chodzi. Może jesteście po rozwodzie i chodzi o przyznanie opieki. Może i jakieś sprawy szkoły, ewentualnie jakieś historie z przeszłości, ale warto to rozwiązać. No i tutaj niektóre skorpiony może w środę mają jakąś wywiadówkę, tak? Bo tu mamy obok dzieci, mamy nauczyciela, no to też może być jakiś lekki stresik, mogą być jakieś po prostu obawy. Pamiętajcie, żeby się nie denerwować. Przede wszystkim, żeby się nie bać, no i nie cierpliwić też. Cokolwiek macie załatwiać, w środę bądźcie pogodni, bądźcie spokojni, bądźcie opanowani, wykorzystujcie swoją wiedzę. Jeżeli Wy tej wiedzy nie macie, zanim podejmiecie jakąś decyzję, zapytajcie osoby kompetentnej, która tą wiedzę posiada. W czwartek szóstka kielichów, czyli już fajna taka lekka energia. No właśnie, tutaj te skorpiony, które mają dzieci, myślę, że razem gdzieś tam fajnie po pracy spędzicie miło czas, może jakaś rozrywka, może jakieś spotkanie, może rodzina odwiedzi, może jakaś uroczystość rodzinna. Natomiast może ktoś napisać, może ktoś zadzwonić, albo niespodziewanie kogoś gdzieś tam na mieście spotkacie, kogo dobrze znacie, z kim się dawno nie widzieliście. To może być ktoś znajomy ze szkoły, to może być ktoś z rodziny. Koleżanka, której dawno nie widziałyście. Naprawdę to spotkanie bardzo Was ucieszy. Odwiedzanie też w tym dniu miejsc bądź stron, z którymi macie jakieś wspomnienia, z którymi wiąże Was jakiś sentyment. No może będziecie gdzieś przejazdem, zatrzymacie się i pewne podwórko bądź jakąś ulicę odwiedzicie, jakieś miejsce swoje, które wspominacie bardzo dobrze, nawet z okresu dzieciństwa. Co jeszcze? Niektóre skorpiony, te skorpiony, które mają dzieci w wieku szkolnym, być może nawet będą chciały posłać do szkoły, no nie wiem, dalej średniej, czy no teraz zaraz będą matury, później studia, być może na te uczelnie, które same skorpiony kończyły, tak? Więc tutaj też może być taki powrót troszeczkę do przeszłości i skonfrontowanie się z tymi wspomnieniami. Ogólnie bardzo miły, serdeczny dzień. Wiele osób będzie chciało Wam pomóc. Jeżeli w tym dniu potrzebujecie opieki nad dziećmi, myślę, że ktoś z rodziny na pewno Wam pomoże, ewentualnie ktoś bliski, komu ufacie, kto jest z Wami w dobrych relacjach. No i szóstka kielichów to jest karta jakichś prezentów, niespodzianek, dobrych wiadomości, więc tutaj na pewno udany, pozytywny dzień, więc cokolwiek macie zaplanowane na wtorek bądź środę, przełóżcie to na czwartek, ewentualnie piątek, bo w piątek też będziecie mieli taką silną energię do działania i przede wszystkim asertywność, czyli będziecie bronić swojej przestrzeni. Jeżeli czujecie, że ktoś za bardzo na Was naciska, to ktoś od Was coś wymusza, ktoś w Was wprasza się wręcz, tak? W piątek no, po pracy być może ktoś próbuje na jakąś domówkę się gdzieś tam wprosić, właśnie niezapowiedziani goście, będziecie umieli powiedzieć nie. Wydaje mi się w ogóle, że skorpion będzie taki zdystansowany w piątek, będzie chciał spędzić sam czas w domu z bliskimi, potrzebuje tego, czasami lubimy swoje towarzystwo i takie pobycie samemu ze sobą, ze swoimi myślami, sprawami, przemyśleniami jest takim dobrym resetem, który potrafi nas wyciszyć, zastanowić się nad pewnymi kwestiami, przygotować nas do wyzwań kolejnego tygodnia. Siódemka buław też mówi na cokolwiek załatwiacie w piątek i napotkacie jakąś trudność, nie zrażajcie się, tak? Czyli na przykład wchodzicie gdzieś do urzędu, widzicie, kolejka jest, poczekajcie, bo zobaczycie, że moment zaraz będzie szybko obsługa i szybko będziecie mogli załatwić swoje sprawy. Czy to dostać się do lekarza, czy gdzieś tam no, w korkach będziecie stać, czy no, jakieś trudności, jakiekolwiek, to jest tylko pozór, tak? Nie rezygnujcie, załatwiajcie, idźcie do przodu, bo z pewnością uda Wam się wszystko po swojej myśli zakończyć, tak jak
planowaliście, tak, zrealizować jakieś zadania na ten dzień. Jeżeli ktoś was atakuje, ktoś coś za dużo od was wymaga, też będziecie umieli powiedzieć stop, wystarczy, za dużo sobie pozwalasz. Obrona też swojego dobrego imienia, swojego stanowiska, swoich wartości, więc tutaj skorpion będzie taki waleczny w piątek, tak? W sobotę mamy dziesiątkę buław, bardzo męczący dzień, nie wiem, czy zbyt wiele obowiązków sobie zaplanowaliście na ten dzień, może było też wiele spraw w pracy, wiele zadań do wykonania i dużo obowiązków, nawet niektóre wzięliście być może do domu. Ja wiem, że skorpion jest ambitny i chce tutaj się wykazać, ale pamiętajcie, że co za dużo, to niezdrowo, więc liczyć siły na zamiary. Dodatkowe po pracy być może jakieś porządki w domu, jakieś prace gdzieś na ogrodzie, duża aktywność fizyczna, więc tutaj naprawdę sobota będzie taka męcząca, ale jedni z wyboru już być może coś działają od kilku dni, kilku tygodni, już cel jest, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki, już ostatni jakby wysiłek, więc niektórzy być może zmagają się z jakimś remontem, być może jakimiś pracami jeszcze w domu. To już jest końcówka, więc jeszcze troszeczkę możecie wytrzymać. Co w niedzielę? Mamy Pazia Denarów. Paź Denarów jest to osoba spod znaku Panny. Nie wiem, czy te skorpiony, które mają dzieci, skupią się w tym dniu na dzieciach, lekcje, jakieś zajęcia, być może jakiś spacer, jakiś ruch gdzieś na świeżym powietrzu. Natomiast to są też jakieś zakupy. Więc nie wiem, może coś będziecie zamawiać, może będziecie coś kupować, może przez internet. A może w niedzielę jakieś sklepy będą czynne, gdzieś tam będziecie sobie jakieś transakcje przeprowadzać. Natomiast jest to też dzień na naukę, więc tutaj te skorpiony, które być może zaocznie studiują, ewentualnie przygotowują dzieci do jakichś egzaminów, no tutaj skupią się, skoncentrują faktycznie na tej nauce, żeby posiedzieć, przypilnować, naprawdę mocno się zaangażować, żeby te efekty były jak najlepsze. I tyle, kochani. I pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Ja wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.